Najpierw rozpatrzymy siły działające na ciało znajdujące się w windzie nieruchomej oraz na windę. Ciało obrazuje ten prostokąt. Rysuję najpierw ciężar ciała Q. Oprócz tego ciało naciska na podłoże, a podłoże przykłada siłę reakcji do ciała. Jakie są te dwie siły R i N? Otóż rozstrzyga o tym pierwsza zasada dynamiki. Jeśli ciało spoczywa, to działające na nie siły wzajemnie się równoważą. Jeśli tak, a są tylko dwie siły, to R jest taka jak Q. Zatem odkładamy długość R równą Q i długość N taką jak pozostałe dwie. Piszemy warunek równowagi sił działających na ciało. Pamiętając o trzeciej zasadzie dynamiki, która mówi, że akcja i reakcja są sobie równe co do wartości, no i pamiętamy o tym, że Q równa się mg. Wstawiamy te dwie zależności do równania pierwszego i znajdujemy, że nasze ciało w windzie nieruchomej naciska siłą 500 N. Winda startuje z parteru. Winda przez pewien okres czasu porusza się z przyspieszeniem. Narysowałem tylko ciężar ciała. Jeśli winda porusza się z przyspieszeniem do góry, to również ciało porusza się z przyspieszeniem do góry. Działają w tym układzie jeszcze dwie siły, nacisk na podłoże i reakcja przyłożona do ciała. Do ciała więc są przyłożone reakcja i ciężar Q. Reakcja musi być większa od ciężaru Q, żeby następował ruch z przyspieszeniem do góry. Rysujemy to. Taka jak reakcja jest siła nacisku. Piszemy dynamiczne równanie ruchu naszego ciała. M razy A równa się wypadkowa siła, czyli R mniej Q. Ale pamiętamy o tym, że trzecia zasada dynamiki mówi R równa się N. No i pamiętamy, że Q równa się mg. Wstawiamy te dwie zależności do dynamicznego równania ruchu naszego ciała. I znajdujemy, że ciało naciska na podłogę windy siłą 625 N. Ciało znajduje się w stanie przeciążenia. Winda dojeżdża do ostatniego piętra. Dojeżdżając do ostatniego piętra, winda porusza się z opóźnieniem. Przez pewien okres czasu hamuje. Poza ciężarem na ciało znajdujące się w windzie działają jeszcze siła nacisku i siła reakcji. I znowu, na ciało działają dwie siły i reakcja musi być mniejsza, bo wtedy tylko będzie następował ruch jednostajnie opóźniony do góry. Rysujemy te dwa wektory R i N. R mniejsze od Q. Piszemy dynamiczne równanie ruchu. Prawa strona to wypadkowa siła, czyli Q minus R. Pamiętamy o trzeciej zasadzie dynamiki, pamiętamy o tym wzorze na ciężar. Wstawiamy te dwie zależności do równania pierwszego. Po postawieniu wartości mamy 375 N. Ciało znajduje się w stanie niedociążenia. Winda rusza z ostatniego piętra w dół. Na ciało w windzie działa ciężar, ale ciało naciska, a podłoże przykłada reakcję do ciała. Reakcja musi być mniejsza, bowiem tylko wtedy przez pewien czas ruch ciała w dół będzie przyspieszony. Rysujemy mniejszą siłę od Q, siłę R i taką siłę N. Piszemy dynamiczne równanie ruchu. Podstawiamy zależności z trzeciej zasady dynamiki R równa się N i Q równa się mg i znajdujemy, że wówczas ciało w windzie naciska na jej podłogę siłą 375 N. Stan niedociążenia. Porównaj to, co przed chwilą rozważaliśmy. Ruch opóźniony w górę, a teraz ruch przyspieszony w dół. I winda dojeżdża do parteru przez ostatnie chwile, hamując. Jej ruch jest jednostajnie opóźniony. Zatem reakcja, którą tu narysujemy, musi być większa od ciężaru
ku, tylko w tym przypadku będzie ruch jednostajnie opóźniony. Taka jak R jest siła N. Piszemy dynamiczne równanie ruchu i pamiętamy o tym już czwarty raz, że R równa się N zgodnie z trzecią zasadą dynamiki i Q równa się MG. Te dwie zależności wstawiamy do równania pierwszego i znajdujemy N równe 625 N. Stan przeciążenia. Porównajmy start windy w górę z parteru i start windy, przepraszam, nie start, ale dojazd windy do parteru w ostatnich chwilach ruchu. Zwróćmy uwagę na te dwa przypadki, stany niedociążenia. A co będzie, gdy przyspieszenie będzie równe g? To wtedy mg minus mg równa się 0. Tutaj to samo, mg minus mg równa się 0. Ciało nie naciska na podłoże, zatem znajduje się ono w stanie nieważkości. Kiedy to ma miejsce? Otóż kiedy winda porusza się do góry z przyspieszeniem g, ruchem, mamy do czynienia z ruchem jednostajnie opóźnionym. Byłby to przypadek, w którym jadąca w górę winda przestaje podlegać działaniu siły od ciągnącej liny. Lina ciągnąca przestaje ciągnąć windę. Przez pewien czas winda jeszcze wznosi się do góry, a ciało w niej znajdujące jest w stanie nieważkości. A ten przypadek miałby miejsce wtedy, kiedy lina trzymająca windę poruszającą się w dół zerwała się. Wtedy przez pewien czas winda porusza się z przyspieszeniem grawitacyjnym g, spada, swobodny spadek. I wtedy znowu przez pewien czas ciało w windzie znajduje się w stanie nieważkości. Zatem, aby doznać stanów przeciążeń, niedociążeń, stanu nieważkości, nie trzeba od razu wykupywać drogiego lotu w rakiecie. Wystarczy wsiąść do windy i poprosić kolegę, by pomanipulował przy linie ciągnącej windę.